Mam ogromny zaszczyt rozpocząć nasz dzisiejszy, trzeci już integracyjny festyn rodzinny na terenie Centrum Rehabilitacji Dziecięcej w Wolicy. Witam serdecznie wszystkich naszych wychowanków ze swoimi rodzinami i opiekunami. Witam serdecznie zaproszonych gości. Witamy serdecznie naszych sponsorów, bez których nasz festyn mógłby się nie odbyć. Serdecznie im dziękujemy za to, że nas wsparli. Mamy tutaj wiele atrakcji, wiele stref, które za chwilę będą uruchomione. Będziecie mogli wszyscy Państwo z nich korzystać. Dzień dobry, miło mi. Chcieliśmy wręczyć dzisiaj dyplomy i nagrody w konkursie plastycznym Tęczowa Planeta. I zaprosimy teraz osoby, które zajęły trzecie, drugie i pierwsze miejsca w tym dyplomie. Za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii wiekowej 3-4 lata w konkursie plastycznym Tęczowa Planeta mamy nagrodę dla Julii Kantek z przedszkola w Opatówku. Piękna praca była, jest wystawiona, gratulujemy. Drugie miejsce w kategorii wiekowej 3-4 lata. Dyplom i nagroda dla Martyny Nobnej. Zapraszamy Martynę Nobną ze szkoły w Marchwaczu. Piękna praca była, gratulujemy. Proszę bardzo, to dyplom dla ciebie. Obrócisz się tutaj z tej strony do mamy, tak, do pani. Dziękujemy. Aleksandra Litwę zajęła pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 3-4 lata. To jest przedszkole też w Opatówku. Zapraszamy. Proszę, to dla ciebie dyplom. Piękna praca. To jest dla ciebie nagroda. Gratulujemy. Gratulujemy. Jeszcze nagroda dla placówki. I pani, tak? Z placówki. Pani wychowawczyni. Dla placówki przewidzieliśmy nagrodę radia. Mam nadzieję, że się bardzo Państwu przyda. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Justynę Cisielską z Tłokini Wielkiej poprosimy. Gratulujemy, twoja praca jest u nas na wystawie, można ją zobaczyć, tak? To jest dla ciebie dyplom, a tutaj jest dla ciebie nagroda, piękna była praca, zapraszamy na fest. Bardzo dziękujemy i teraz zwycięstwo pierwsze miejsce Julia Szarzała w szkole w Marchwaczu, poprosimy szkołę Marchwacz. Gratulujemy Julenko, pierwsze miejsce, twoja praca jest wystawiana u nas na tej konkursu, a jeszcze nagroda pierwsza dla pani. Jeszcze poprosimy przedstawiciela placówki. Bardzo dziękujemy za prowadzenie. I teraz nasi najstarsi uczestnicy. Bardzo prosimy dzieci kategorii wiekowej 7-9 lat. I trzecie miejsce Mateusz Kasprzyk ze szkoły podstawowej numer 7 w Kaliszu. Może teraz ogłosimy miejsce drugie w kategorii wiekowej 7-9 lat dla Hani Józefiak, szkoła podstawowa w Piotrowie. I pierwsze miejsce w kategorii wiekowej 7-9 lat dla Konrada Raćniewskiego, szkoła podstawowa w Moskurni. Gratuluję, piękna praca. Do zdjęcia. Taki dyplom, wrócisz się tu do zdjęcia, mama, tak? I to jest dla ciebie nagroda. Gratuluję wam. Gratulujemy. Też było więcej prac. Tak, to jest dużo. Co za smutas leje łzy, lalka.
a teraz wyschły łzy. Niebo rozjaśnia się samo, mały uśmiech jak tęcza, już dobrze ma. Sweet.
cieszy się kolor serca, ile ciepły ma. Mieszka w nim tylko własny twór kolor serca. Może to dać ci sił w te pochmurne złe dni, choćby sto tros, choćby łez sto. Dokąd biegną sny, gdy mija noc? Gdzie czekają, aż je znajdą?